Proszę Państwa, przed Państwem w programie pod tytułem, sobie pozwolę przeczytać, żyjemy w okresie deprogramowania Matrixa. Jak przejść przez ten okres turbulencji? Roman Nacht, prosimy. Jak deprogramować, reprogramować Matrix, czyli matrycę, w której żyjemy? Do tej pory jeszcze nie mówiono o tym, ponieważ twórcy tego Matrixa wcale nie życzą sobie, żebyśmy coś im deprogramowali, reprogramowali. Były takie wypadki, kiedy pojawiali się, bo nigdy ludzkość nie była sama i pojawiali się zawsze na Ziemi pewni ludzie, w których żyły rozwinięte wysoko dusze, które na ochotnika schodziły na plan materii i uczyły ludzi, a raczej nie tyle uczyły, co przypominały, kim my naprawdę jesteśmy, żyjąc w ludziach, w ludzkich ciałach. My nie jesteśmy ludźmi. Człowiek żyjący w kosmosie, czyli człowiek, sam człowiek żyjący w kosmosie, jest zjawiskiem w czasie. Nie było go przed powstaniem Wszechświata, nie było go w trakcie i obecnie to zacznie zanikać, bo będzie człowiek transformowany z powrotem w duchową, wszechmogącą istotę na wzór i podobieństwo ducha, który stworzył nas na swoje podobieństwo. My nie jesteśmy ludźmi, tylko żyjemy w ludziach i dlatego utożsamiamy się z człowiekiem, w którym żyjemy, bo zczłowieczyliśmy się, inkarnując się zbyt często na tym samym stanie materii, w którym byliśmy do tej pory. Jedni wracają tu dlatego, żeby dokończyć coś, co zepsuli i na ile można naprawiają to z powrotem. Inne dusze wcielają się po to, żeby douczyć się jeszcze na swoich własnych błędach i na błędach innych, co będą mogły zrobić w następnej inkarnacji jako terapeuci i pomagać innym podnieść się z tego stanu świadomości, w którym ci, którzy chcą, żeby im pomożono. My nie możemy pomóc nikomu na siłę i nikogo zawlec do raju. My możemy wrócić tu na ziemię i na bazie doświadczeń, które zebraliśmy po jednym, po dwóch, po trzech wcieleniach, będziemy mogli jako terapeuci, jako może nawet rodzice, o ile jeszcze zechcemy rozmnażać się, pomagać tym duszom, które chcą już wrócić z powrotem do utraconego stanu świadomości, który nazywamy niebem, Królestwem Bożym, światłem, źródłem. Mówiono tu o centralnym słońcu, bo każdy z nas jako istota duchowa, jako istota niebiańska zawiera w sobie część źródła, część tego słońca. To pracentralne słońce nie jest gdzieś tam w kosmosie, tylko każdy z nas, kto niesie jedną cząsteczkę, to się nazywa po łacinie, ile się nie wydaje, pars pro toto, cząsteczka we wszystkim, to znaczy takich istot jak my jest pewna ilość i to nie jest nieskończona ilość i w każdej z nas, w każdej takiej cząsteczce i w każdym z nas jest cząsteczka pracentralnego słońca i my razem tworzymy to słońce. Czujecie się dobrze z takimi wieściami? Bo po to ja tu jestem jeszcze, bo ja tu jestem z zasiedzenia się chyba. Mówiono tutaj o tym, że jest
Stwórca, a na początku, prawda, zanim stworzył stworzenie, Stwórca musiał uporządkować coś. Jest taki dowcip, który słyszałem przed laty w Tel Awiwie, bo tam mieszkałem. Dzięki Bogu tam mieszkałem, bo się wtedy nauczyłem trochę po hebrajsku i dlatego mi łatwiej jest zrozumieć pewne rzeczy w Biblii, bo inaczej to brzmi po hebrajsku, a inaczej na przykład po czesku. Jeżeli ktoś chce się dobrze uśmiać, powinien czytać Biblię po czesku. Opowiadano tam taki dowcip, że premier Netanjahu siedzi z Bogiem i dyskutuje. Kto był pierwszy, ja czy ty? No więc Bóg mówi, ja jestem pierwszy, oczywiście, że ja byłem pierwszy. On mówi, nie, najpierw ja byłem z moim chaosem, dopiero później ty robiłeś porządek. Widzicie, co, jaka jest różnica między człowiekiem a Bogiem, między boską świadomością, a między ludzką interpretacją. Wszystkie te instytucje, o których przed chwilą słyszeliśmy, to są interpretacje. Ta interpretacja, to jak w jazzie, bierze się pewien temat, pewną melodię, pewien rytm i do tego zaczynamy dodawać, oprawiać to jakoś. I może nawet to się wydawać ładniejsze niż sama melodia początkowa, bo na tym polega właśnie czarna magia i satanizm. Nie na ujmowaniu, na dodaniu, na modulowaniu, na pokazaniu czegoś, co jest lepsze niż naturalne. Każda kobieta w gruncie rzeczy robi sobie, jeżeli to lubi, make-up. Make-up po angielsku, tu make-up to znaczy tworzyć iluzję, udawać, że jest inaczej. I są pewne kobiety, które potrafią lekko zrobić make-up. Ja wcale nie jestem przeciwko robieniu make-upu. Jeżeli kobieta robi delikatny make-up, żeby podkreślić swoje naturalne piękno, które promieniuje z wnętrza poprzez twarz, to wtedy ten wyraz twarzy, jeszcze podkreślony lekko, pokazuje to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. To jest prawo Hermesa Trismegistosa, który uczył właśnie, co wewnątrz, to na zewnątrz, co na górze, to na dole. I wtedy jest równowaga, harmonia i proporcja. Jeżeli zatraca się jedno z tych trzech, to wtedy nie ma harmonii, jest dysproporcja i wypadamy z gry. Ostatnio często się słyszy w polskim języku wypad, prawda? Ktoś wypada wtedy z gry. Jeżeli nie chcemy grać, to musimy zdać sobie z tego sprawę, tym razem musimy. To prawda, że nic nie musimy, ale jeżeli decydujemy się, że nie musimy i robimy nadal to, co robiliśmy do tej pory, to nic się w naszym życiu nie zmieni. Do tej pory nie manipulowaliśmy matriksem, w którym żyjemy. Ten matriks możemy sobie wyobrazić jako, że żyjemy w piramidzie, albo w kopule, albo w kuli. To już są interpretacje. Możemy podzielić je tutaj na trzy partie. Każda z nich będzie miała swoją prawdę. Wcale nie właśnie, że w kopule. Nie, absolutnie nie. W kuli. Nie, 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 nie macie racji. Tylko i wyłącznie to jest piramida. I w ten sposób ten, który obserwuje to z boku i ma tendencje czarno-magiczne, będzie dolewał oliwy do ognia, aż te instytucje, te partie, jak sama nazwa wskazuje, zaczną się zwalczać nawzajem i wtedy stają się ofiarami czarnego maga. I dlatego słyszeliśmy tu przed chwilą, że na wschodzie są również czarni magowie, że również potrafią nakładać tak zwane
pieczęcie, uznając ludzi, czyli wolne istoty, w których żyją wolne dusze, a raczej duchy jeszcze, bo duch jest nieobciążony, dusza jest już obciążona. Może dlatego, że dusi się we własnym sosie, bo była za dużo razy na ziemi i wciąż żuje to samo, przeżuwa jak krowa czasem na polu. Jeżeli ktoś potrafi robić tego rodzaju manipulacje, to tworzą się tak zwane partie, ugrupowania, stronnictwa, sekty, ponieważ polityka to jest również sekciarstwo. Partie polityczne to są sekty. Najlepszy dowód, że jest bardzo dużo sekt politycznych, czyli partii, które tak jak instytucje kościelne ukradły tożsamość Jezusa z Nazaretu albo Chrystusową. To jest karalne w różnych krajach świata, kradzież tożsamości. I taka partia się nazywa na przykład Christlich Demokratisch. Niemcy mają takie pojęcie C-Parteien. Partie, które zaczynają się na C, czyli Christlich, są chrześcijańsko-demokratyczne, są socjalistycznie demokratyczne. Oni jak zechcą nam wcisną, że jest komunistycznie nawet chrześcijaństwo. Nie ma żadnego chrześcijaństwa. Jest życie we wszechświecie, w kosmosie. Wystarczy popatrzeć przez okno i widzimy, że jesteśmy w kosmosie. To nie jest jakiś odlot. Ja pamiętam jeszcze czasy, albo do dziś nawet to pokutuje, że no ty to jesteś kosmitą na przykład i ludzie się śmieją z tego. Jeżeli w ogóle się śmieją z siebie, bo są zczłowieczali, utożsamiają się z tym skafandrem naziemnym, z tą szatą ziemską, z tym ciałem, z tymi komórkami. Ciało samo w sobie nie jest złe, ono jest narzędziem. Jeżeli ja będę żyć w boskim stadium świadomości, to moje ciało będzie narzędziem Boga. I każdy z was może zrobić ze swojego ciała narzędzie Boga, o ile pozwala Bogu w sobie i ofiaruje mu to ciało. To nie jest żaden rytuał, nie trzeba się modlić, ani błagać Boga o litość, ani nic z tych rzeczy. Dziecko Boże nie błaga, nie żebrze i nie prosi. Wie, że wszystko jest moje. Czarna magia zawsze sugeruje nam, że jest inaczej. Jest taka księga, która po grecku nazywa się Biblia. Słowo Biblia znaczy księga. Ta księga została podzielona przez ludzi, nie przez Boga Stwórcę, przez ludzi na dwie części, Stary Testament i Nowy Testament. Z tego by wynikało, że Bóg dwa razy umarł. Excuse me, ale ja do takiego klubu się już nie zapiszę. Jaki testament? Wszechświat, wielowymiarowy wszechświat i wielopoziomowy wszechświat, o którym tu słyszeliśmy przed chwilą właśnie, jest naszym dziedzictwem. My dziedziczymy nieskończoność. Już mówiąc to, manipulujemy właśnie w tej chwili matryksem od wewnątrz. No, chłopcy, słabo coś, nie możecie mnie wyłączyć. Na tym to polega. To było tak proste, że do tej pory ludzie nie wiedzieli, że można coś z tym zrobić i w tej chwili żyjemy w czasie, kiedy wszystkie rządy świata nagle zgadzają się i potakują na różnego rodzaju sugestie, które płyną z jakiegoś niewidocznego źródła. Do tej pory były spory, waśnie, niezgoda, a tu nagle proces, ktoś pstryknął i zaczyna się proces, na przykład islamizacja
świata zachodu. I wszystkie rządy się zgodziły. Czy to was nie zastanawia, jak to jest możliwe? Do tej pory, po tysiącach lat zwalczania się wojen religijnych przede wszystkim, teraz będziecie się islamizować i to się dzieje. To musiał wypowiedzieć ktoś, kto ma niebywałą siłę, że wszyscy jego służący mu na ziemi potakują i robią to. W Europie do tej pory mamy jeszcze kilka królestw. Prawda? Jest Królestwo Niderlandów, Królestwo Belgii, Królestwo Holandii. To jest to samo, skandynawskie. Wielka Brytania na dwóch wyspach jest wielka. I wszyscy monarchowie, łącznie z panem papieżem, który jest super monarchą, zgodzili się na islamizację. I pan papież zaprosił do siebie muzułmanów, położono miski, on na kolanach podziękował muzułmanom, że przybyli i obmywał im stopy. Za tą rolę powinien dostać 2-3 Oscary. Stary, siwy człowiek klęczy w pokorze przed wędrowcami, przed pielgrzymami, przed niewiernymi, którzy przybyli do Europy. To, że oni później na ulicy pokazują do Niemców, do Szwedów takie ruchy, to nie szkodzi. Ja teraz nie będę mówić o polityce, bo ja w ogóle nie jestem bardzo daleko od polityki tego świata. Ja mówię o zjawisku, o paranormalnym zjawisku. To się dzieje już od paru lat. Są kraje, w których jest 4-5 partii muzułmańskich w królestwach. Te królowe nadal piją szampana i robią swoje interesy. Ale zgodzili się wszyscy. Ich rządy się zgodziły na to, a tu nagle plan B. Wszyscy jesteśmy objęci teraz kwarantanną. W dawnych czasach ludzie by się zaczęli buntować, trzeba by ich aresztować albo zbierać na stadionach, prawda? Nie, do budy i wszyscy się sami zamknęli, lockdown. Nie ma co klaskać, to jest tragedia. Dlaczego? Jak to jest zrobione? Rozumiecie, o czym ja mówię? O czarnej magii. Jak to jest zrobione, że 8 miliardów ludzi na Ziemi, powiedzmy, że pomyliłem się i połowa się już nie daje, to są 4 miliardy ludzi, potakują i zamykają się w domu. A później wychodzi, powiedzmy, po kilku miesiącach, okazuje się, że jest ta statystyka, pokazuje, że w tym czasie, kiedy był lockdown, ci ludzie, którzy do tej pory narzekali, że ciągle muszą pracować, że za dużo pracy, że nie mają czasu dla rodziny, myśmy wtedy jechali samochodem. Co pokazały nam statystyki? Rośnie liczba molestowania dzieci w tym czasie w własnych rodzinach, nie u sąsiadów, w własnych rodzinach. To teraz już nie jest śmieszne. Ktoś to zrobił. Kto? Ktoś niewidoczny. I dlatego, żeby nie gadać za dużo, za długo, nie za dużo, powiem wam, jak to działa. Losy tak zwanej ludzkości albo cud naziemnych, dwunożnych. Losy są nad naszymi głowami. Tam ktoś podejmuje decyzje. Nie w niebie, bo niebo jest w nas. W astralu. Nasza planetka należy do astralnych ciał, czyli astra po łacinie to jest gwiazda.
I to, co my widzimy w nocy nad naszymi głowami z naszej planety, to tamci widzą też, że jeszcze jedno takie światełko jest. To jest złudzenie. Mimo to na każdym takim światełku jest życie. Ono świeci dlatego, bo jest światło. Tam, gdzie jest światło, tam jest życie. Życie jest wszechobecne, życie jest w nas. My jesteśmy wszechobecni dzięki temu, bo jesteśmy nosicielami wszechobecnego życia. Nie ma innego autorytetu we wszechświecie oprócz życia. Jeżeli jest Bóg, to jest życie. Tylko życie może być Bogiem, bo jest wszechobecne. Jak ktoś wierzy, że to jest inaczej, to ja absolutnie zgadzam się, że on ma prawo wierzyć inaczej. Ale ja nie mówię, że ja wierzę w to, że życie jest wszechobecne. Ja wiem. A kto wierzy, ten nie wie. Kto nie wierzy, też nic nie wie. Ale ja wiem. Nagle się znalazł jeden nach po milionach lat, on wie. Odpowiedź jest prosta, tak. I to nie jest moje ego. Każdy z was może za chwilę dojść do tego samego wniosku. No właściwie tak jest, no jestem częścią wszechświata, no. Nie jako człowiek, jako użytkownik mojego ciała, które więdnie jak każdy kwiatek. I to bardzo dobrze, przecież nikt nie chce chodzić do toalety przez miliardy lat. Co to by był za ojciec stwórca, który by nam zrobił takie ciała, żebyśmy się tu pocili, kichali, prychali, ja już nie mówię o innych wydzielinach i tak dalej. No to nie jest mój Bóg w każdym razie. To zrobili genetycy. Inżynieria genetyczna jest znana w astralu od dawien dawna i teraz uczą też na Ziemi ziemskich genetyków i dlatego genetyka teraz idzie bardzo do przodu. Ale to jest mieszanie w genach, czyli w materii. W nas nie można już mieszać. Dlatego, bo my już jesteśmy świadomi, już wiemy nawet o Matrixie i możemy, żyjąc w pewien specyficzny sposób, możemy deprogramować Matrix. I wtedy ci, że widzą, że przestaliśmy się ich bać, boją się nas. I to jest niebezpieczne, bo ze strachu się stają agresywni. Chyba miesiąc temu pan papież i pani Rothschild, która reprezentuje najbogatszych ludzi na świecie w gruncie rzeczy, ludzi, i pan papież od ducha i pani Rothschild od finansów doszli do wniosku, wspólnego wniosku, że trzeba odnowić kapitalizm. Jeszcze panią Rothschild można zrozumieć, ale pan papież to coś mu chyba, to nie, chyba się zaszczypał. Jest parę fotografii, gdzie pan papież bierze dzieci na ręce i coś im wlewa tam do ust, żeby pokazać, że to jest dobrze tak robić. Nie wchodźmy w to, nie oburzajmy się, nie brońmy się, nie wkurzajmy się, nie, jeszcze podobny wyraz do tego jest, bo wtedy o czym myślimy, tam transmitujemy naszą drogocenną energię, a energia jest wszechobecnym życiem. Marnotrawimy wtedy tę energię na denerwowanie się, na irytowanie się, na niezgadzanie się. Oni nie mają prawa, ja bym na miejscu Kaczora albo prezydenta Stanów Zjednoczonych, albo to ja bym zrobił inaczej. I każdy chce być doradcą stwórcy, który na to pozwala, bo się widocznie pomylił. Nie, to jest część planu Bożego. Popatrzcie, do czego to dochodzi. Oni ze strachu zaczynają truć planetę, którą ukradli dla siebie. Powoli nie będziemy mogli nic jeść ani pić, nie kupując
jedzenia, picia i powietrza zmodulowanego jako produkty. Bo to prawda jest, co wy myślicie, że to wszystko od Boga pochodzi. Ogień, woda, ziemia i powietrze. Każdy z nas jako dusza, jako duch się składa z ognia, wody, ziemia i powietrza. Ale to nie jest ziemia, po której chodzimy, planeta. To jest materia, czyli stan skupienia światła. Nadal światło. Ale to będzie nieznośne, to, z czym będziemy musieli oddychać, już jest nieznośne. Będzie niesmaczne to, co będziemy pić, bo to będą produkty zmodulowane przez koncerny, które służą bankom, banki służą tym, ci służą tamtym i to jest Matrix. W tym wypadku możemy mówić o piramidzie albo o kuli, jak to woli, to są interpretacje. Ale my możemy od wewnątrz czuć inaczej, a wtedy będziemy myśleć inaczej, bo myśl zawsze niesie w sobie uczucia nasze. Nie możemy na przykład myśleć nic nie czując. Proszę spróbujcie, czy możecie w tej chwili pomyśleć o czymś, nie czując przy okazji nic. Udało się komuś? Nie udało się widocznie. Mnie też się nie udało. Mało tego, jak zaczynamy myśleć, chcemy to później powiedzieć innym. Nie możemy na przykład coś powiedzieć, żeby słowo nie opisało mojej myśli, która niesie w sobie moje uczucie, bo wszystko zawarte jest we wszystkim. O tym też mówiono tu przed chwilą. Wszystko zawarte jest we wszystkim. Czyli najpierw jest uczucie, później jest myśl, później ja stoję i mówię do was albo nakręcam dobre wieści i każdy z was może się podpiąć pod dobre wieści w każdej chwili. To nie jest tylko ja. W każdym kraju jest jakiś taki Roman dzisiaj w męskim lub żeńskim ciele, który robi dobre wieści. Nawet w Czadzie na pewno, którego nie znam osobiście, ale na pewno ktoś tam jest. I każdy może ściągnąć dobre wieści. I wtedy manipulujemy od wewnątrz tym, co jest nad naszą głową. Dlaczego manipulujemy? Bo się nie bronimy. Czemu się nie bronimy? Bo zablokowaliśmy w sobie zwierzęcy instynkt samozachowawczy. Tylko zwierzątko się broni, bo ono działa na zasadzie instynktów. Jeszcze nie ma tego stanu świadomości, do którego myśmy już doszli. Możemy się na przykład nie bronić. To nie jest Evangelium Romanum, to się stało 2000 umownych lat ziemskich temu na Bliskim Wschodzie. Pewien cieśla z Nazaretu poświęcił swoje fizyczne ciało, żeby przybili je do wieszaka. Zostawił na wieszaku swoje ciało, jeszcze mu na koniec zrobili bardzo nieudolną akupunkturę. I powiedział, następnie go podnieśli nad swoje głowy, a on powiedział, wybaczam wam, bracia i siostry, nie wiecie, co czynicie sobie. Jesteśmy wszyscy już w tym stanie świadomości, dążymy do niego, czy nie życzymy sobie tego? Wybór należy do nas. Też o wyborze słyszeliśmy przed chwilą. Mamy prawo wyboru, a prawo jest siłą. Każdy z was jest prawem kosmicznym. To jest obowiązek, to nie są żarty. Każdy z nas jest prawem. Więc mamy prawo, ja tu nie mówię teraz, będziemy nieposłuszni wobec praw ziemskich. Nie, wcale nie, mamy prawo powiedzieć naszym rządom,
w 128 krajach tego świata. Chłopcy, chodźcie z nami z powrotem, przestańcie się wygłupiać, chodźcie z nami, żyjemy już, zapominamy wam, co zrobiliście i żyjemy w zgodzie i harmonii. Będziemy się rozwijać razem, nasze ciała będą więdnąć razem i później wrócimy z powrotem do domu. Bo każdy z nas kiedyś zostawił za sobą jedno takie królewskie miejsce we wszechświecie, jako dzieci Boże. Ja tu widzę tylko książęta i księżniczki. Jesteśmy dziećmi króla, no. To nie jest coś, co my sobie wymyślamy. To jest rzeczywistość. I dlatego żadna religia nie uczyła nas o tym, kim my jesteśmy. Tylko pieczętują nas. Jedni pieczętują te czakry, drudzy tą czakrę, trzeci mówią, że seks fuj nieładnie, a jeszcze inni temperują końcówki. Bez pytania. To jest rzeczywistość. Welcome to reality. To trzeba nareszcie powiedzieć i zacząć odpowiednio żyć. No tak, ale co oni nam zrobią, a ten powiedział, że, a tamci będą nas zmuszać. To zależy teraz wszystko od tego, jak my będziemy reagować na to, co oni chcą nam zrobić. Jeżeli nie będziemy wysyłać fal lęku, strachu, obaw, troski, obawy o nasze dzieci. To nie są nasze dzieci, to są duchy, szacunek, które chciały się w ogóle wcielić w takim okresie czasu na tej planecie. Wiecie, w tej chwili, że ja tu do was mówię na świecie, rodzą się dzieci. To się nazywa, że rodzą się dzieci. Po angielsku się mówi, że baby is delivered. Kobiety dostarczają dzieci. Kto zna angielski? Prawda, że się mówi, że is delivering. Delivery to jest właśnie rozwiązanie po angielsku. Kobiety są ruchomymi portalami kosmicznymi, które przez siebie przepuszczają na Ziemię obudowy biologiczne, te skafandry, tę szatę ziemską. Duch, który doprowadził do tego dwie osobniki, żeby mu spłodziły coś takiego, wnika w to ciało i ma teraz na sobie ciało i dwa komputery połączone mostkiem. Tam składa swoją wiedzę kosmiczną i doświadczenie. Znajduje się w stanie amnezji, czyli nie pamięta, kim jest, jakie jest jego imię kosmiczne. Nawet nie pamięta na początku, po co tu przybył. Ta misja jest tak tajna, że on sam nie wie, co robi. To każdy z nas przeszedł przez to. Dlatego jesteśmy braćmi, siostrami. No myśmy wszyscy przeszli przez taki kanał. Najpierw wzięliśmy dwóch osobników, wysłaliśmy pewne fale. Oni pobiegli zaraz do łóżka czy na trawkę, zależy gdzie mieli czas, i wyprodukowali nam zgodnie z naszą wolą ciało. Następnie istota żeńska nosiła to w sobie, po czym dostarczyła tego światu tą obudowę. Święta woda. I zaczynamy ruszać tą obudową. I później się zaczyna shake, run and roll i coś robimy z tym ciałem. Musimy coś z tym ciałem zrobić. Więc jedni wchodzą, powiedzmy, w takie ruchy, drudzy grają na fortepianie, jeden chce być żołnierzem i zabijać wrogów, a jeden chce być lekarzem i leczyć. I na początku to jest fajnie, ale w Matrixie trzeba zapłacić za pobyt na tej planecie.
która w gruncie rzeczy należy do całego wszechświata, czyli do nieskończoności, którą my dziedziczymy. Oni ukradli nie tylko planetę, ale ukradli nas, czyli energię. I zniewolono nas, korzystając z momentu amnezji. To też wszyscy przeżyliśmy. Wszyscy gdzieś pracowaliście, pracujecie lub odpoczywacie po latach pracy. Ale pracowaliśmy wszyscy, czy się nam podoba, czy nie. Bo jakbyście nie pracowali i byście byli, powiedzmy, skończyli gdzieś na ulicy, to byście gdzieś tu nie przyszli. Bo by nie było was stać, żeby tu przyjechać i nawet nie myślelibyście o tym, żeby słuchać tego rodzaju wykładów. Ja sam nie przychodziłbym na takie wykłady jeszcze pół wieku temu, bo byłem w innym stanie świadomości. Ja bym wstał i wyszedł, jakbym trafił przypadkowo tu. O czym ten gość opowiada? Jakieś UFO, Jezus, co to ma wspólnego? To wszystko ma wspólnego ze wszystkim, bo wszystko zawarte jest we wszystkim i wszystko bazuje na stanie świadomości, też słyszeliśmy przed chwilą. Wyższe ja jestem, nie to małe ego, ja jestem też. My nie jest, że ja jestem też. My jesteśmy częścią jednego ja jestem i powinno nam to wystarczyć. To małe chce zaraz być doradcą Stwórcy. Ja bym to zrobił lepiej. Niech Pan Bóg broni. Jest 8 miliardów ludzi tylko na tej planecie, którzy chcą, żeby było inaczej. To jest właśnie ten chaos. Teraz na rewersie jednodolarówki jest piramida składająca się z cegiełek. Wierzchołek piramidy jest troszeczkę ponad tym trapezem i wewnątrz jest oko Lucyfera, czy Satany, oko, które widzi wszystko. W tej chwili mamy to samo, nie ma takiego miasta, nie ma takiego skrzyżowania, gdzie nie ma anteny. Nawet w toaletach potajemnie są już anteny. Także jak ściągacie majtki, to trzeba się rozejrzeć dobrze. Żyjemy w świecie maniaków seksualnych i pedofilów. Ja idę, to trzymam sobie z boku gazetę na przykład. Ale możemy zdeprogramować. Na przykład mogę robić to na jednej nodze. Wtedy ci nie rozumieją, o co chodzi. Prawda? I w ten sposób możemy manipulować Matrixem od wewnątrz. Robić rzeczy, które są niezrozumiałe. Mówić o rzeczach, które są dla nich niezrozumiałe. Na przykład, dlaczego nie nosisz maseczki? Bo ja jestem wolną istotą i chcę umrzeć z powodu tego wirusa, który istnieje w twojej głowie. Ja miałem mówić o kosmosie i o człowiekach. O czym ja mówię? O ludziach. Słuchajcie, ja mówię zawsze o rzeczach konkretnych. Nie mówię są takie Bery i Bojki Śląskie z Katowic, to ja o tym nie mówię. Ale ja mówię o konkretach. Przeze mnie dwa razy zatrzymano w tym kraju pociągi. Ja tak wyglądam, że aż trzeba pociąg zatrzymać? Jedzie jakiś starszy pan tam. Jedzie, ale nie miałem maseczki na twarzy i nie wdychałem moich gazów spalinowych, bo nasze ciało jest takim samochodzikiem spalinowym. Coś tam ja do niego wrzucam i później wydaje gazy na górze, na dole, niestety. I to niby Bóg stworzył. Jak długo w to będziemy wierzyć, to się nie skończy z tym Matrixem. I teraz przychodzi mój brat. Ja trzymam bilet, który wykupiłem z firmy PKP i
zapłaciłem za usługę. Mam dojechać z Warszawy do Poznania. Nie robię nic złego, siedzę, czytam gazetę. Otwierają się drzwi, wchodzi mój brat i mówi: kontrola biletu, ja trzymam. Maseczka gdzie? Excuse me. Co znaczy maseczka gdzie? Ja się go pytam, czy on nosi gacie, czy majtki, czy kalesony. Czemu ja o tym mówię? Bardzo dużo ludzi nosi już maseczki z przyzwyczajenia, nie zastanawiając się nawet nad tym, dlaczego to nosi. Ma prawo. Ale można się spytać każdego człowieka. Ja się panią coś spytam. Don't take it personal. Czy pani ma na sobie majtki? Ma. Wie pani, czemu pani je ubrała rano? Czemu pani od lat ubiera majtki? Z przyzwyczajenia, bo tak nas zaprogramowano. Teraz w dawnych czasach, kiedy my jako hominidzi weszliśmy do ciał ludzkich, dajmy na to po raz pierwszy, i biegaliśmy z gołymi tyłkami po świecie, jak Pan Bóg pozwolił na to, znaczy to było w porządku. I gdzieś usiedliśmy, tu nas mrówka ugryzła, tam przydusiliśmy coś innego, ktoś poszedł się położyć w kaktusach i zobaczył, że się nie opłaca. To miało sens. Więc przyszedł jeden, który odebrał telepatyczny pewien kontakt i uczył ludzi, jak to robić. To była ta setna małpa. I nauczył ich, jak to robić, żeby chronić sobie własny tyłek. I dlatego my chronimy nasze tyłki do dziś. I nie ma w tym nic złego. Bakteria, to, tam wszystko. Jak długo mamy też system odpornościowy silny, to nawet to nie przeszkadza. Ale my nie wiemy, dlaczego my to robimy, i to jest złe, że robimy rzeczy, nie wiedząc dlaczego. Bo tak się robi i już. No, to nie może tak być i już. Ja chcę wiedzieć, ja chcę być świadomy tego, co ja robię. Dlaczego? Bo ja chcę czuć, przemyśleć, podzielić się z innymi. Albo jak mówił Chrystus, idź i nie wgrzesz już więcej i nie rób tego, jak rozpoznajesz, że to jest złe dla ciebie. No ale są ludzie, no dobra, to jest złe, a ja chcę sobie pić dalej, na przykład nadmiernej ilości alkoholu, albo chcę sobie dawać w żyłę, w toaletach damskich, męskich. To wolno. Bez maseczki nie wolno w PKP. Zatrzymują pociąg. Jak to się skończyło? Teraz dobrze, było pytanie, ja odpowiadam. Ja proszę tego gościa, żeby sprawdził bilet i robił to, co do niego należy. To nie jest swoją sprawą, czy ja chodzę w majtkach, w maseczce, czy bez. Po goleniu zrobiłem sobie maseczkę dzisiaj z rumianku. Co chcesz ode mnie? Pan musi mnie... Ja nie muszę, ja też mam, bo ty chcesz, a ja nie chcę. Czemu pan nie chce? Bo ja chronię mojego zdrowia i radzę panu przynajmniej poniżej nosa. Pan musi, ja nic nie muszę, jestem wolnym człowiekiem. Są takie rozporządzenia dla pana, nie dla mnie. Rząd powiedział, nie mój. To nie jest mój rząd. Już pomijam fakt, że ja nie wybierałem ich. Ja wybieram Prawo i Sprawiedliwość Boże. I to wybrałem jakieś pół wieku temu. Co ja tu jeszcze robię w ogóle? Pół wieku temu i żyję tak, na ile mi się to udaje. I jestem zadowolony z tego, bo nie choruję. Dlaczego mam teraz zacząć wdychać jakieś... Ja nie chcę. Skracając, bo to jest nudne strasznie, on pobiegł gdzieś i wrócił z innym panem, który przedstawił mi się jako kierownik pociągu, czyli to już jest autorytet w pociągu. Ja mówię, słucham pana. Pan ma obowiązek założyć maseczkę. A jak nie, to co? No, to będę zmuszony zatrzymać pociąg. Ja mówię, ale ci ludzie, którzy jadą w tym pociągu, nie są winni, że panu się nie podoba to, że ja nie mam maseczki. Ja nie mam też biustonosza na przykład.
To znaczy musi być prawo, na przykład wolno mi nie mieć lub muszę mieć. Co to jest inkwizycja? Ci ludzie nie rozumieją, słuchajcie, tak na, my się śmiejemy, ale to jest tragedia, że ci ludzie wierzą w to. Bo to są nasi bracia i siostry, on jest już tak zrobotyzowany, tak zaprogramowany, że do niego nie dociera już informacja. Bo ja nie chcę, nie powiem ci, dlaczego nie mam tego, ale musisz mi zapłacić za informację. Ja za darmo daję informację. On nie chce. Zatrzymano pociąg. W dobrej wierze podchodzi do mnie dwóch starszych panów, bo widzą, że ja też jestem starszym panem. Niech pan już ubierze, no tak dla świętego spokoju. Ja mówię, panowie, zdejmcie tak samo jak ja. Nie, no tak to nie wolno. Ja mówię, może wam nie wolno, mnie wolno. Nie, pan też musi. Skąd ten wniosek? Co pan zwariował? Ja mówię, pan się dziwi, że ja zwariowałem w tym świecie? Jeszcze nie, ale... Nie można się dogadać już. Wy się śmiejecie, bo wy rozumiecie, co ja mówię, ale tamci dwaj się nie śmieli. Teraz nie śmiali się. Idą jeszcze dwie starsze panie. Ja wiem, co mi powiedzą i tak powiedziały. I ja mówię, wszyscy zdejmujemy maseczki. To on jest winien, że pociąg stoi, bo to jest kierownik. I on jest winien, bo napuścił kierownika i dlatego nie możecie jechać. Co, pan zwariował, czy co? Więc zawołano policję. Słuchajcie, miała po mnie pod dworzec w Katowicach, miała przyjechać pacjentka i zabrać mnie do siebie, do domu, bo tam ktoś z jej rodziny nie mógł do mnie przyjechać, więc ja wtedy jadę na zasadzie muzułmańskiej. Góra do Mahometa, Mahomet do góry, jadę wtedy do pacjentów. Ja nie chcę, żeby ta pani podjechała pod dworzec, zobaczy, że mnie tam nie ma. Zacznie mnie szukać. Jak ja się zacznę z nimi szarpać, czy z policją, ktoś mi wyrwie telefon, ja nie będę mógł zadzwonić jej powiedzieć, ona będzie dzwonić, nikt jej nie odpowie. Więc wtedy ja muszę użyć mądrości boskiej. To jest trzecie centrum. Wy dobrze, wysiadam. A myśmy już zadzwonili na policję. Mówię, powiedzcie im, że on wysiadł. Pociąg stał w Tychach. Ja wychodzę, jest oczywiście słynny napis, dobre miejsce. Tychy, dobre miejsce, żeby wysiąść. Wysiadam i dzwoni mi telefon w ręce. Dzwoni ta pani, mówi, Roman, ja już się zbliżam do Katowic. Ja mówię, gdzie jesteś, Beata? Mówi, no właśnie do tych wjeżdżam. Ja mówię, jedź po dworze, czekam na ciebie na dworcu. Wspaniale. Ona podjeżdża, ja wsiadam, jedziemy. Dla mnie to jest jeszcze jeden dowód w moim życiu, jak Bóg mnie prowadzi, jak długo ja nie działam samowolnie. Bo ja mogę powiedzieć, nie chcę wyjść z pociągu. Przyjdzie policja, dowód osobisty. Nie chcę okazać, bo nie muszę. No i teraz... Taki wypadek był w innym razem, jak się zaczęło ze mną, gdzie policjant mówi do mnie, no to ja będę zmuszony użyć przemocy dozwolonej. Nie radzę. Słuchajcie, ja mam za sobą parę lat życia na tej planecie. Byłem w różnych miejscach, że nie chcielibyście tam być. I też jestem przeszkolony w różnych miejscach. Gdybym na ego poszedł, nie na duże ja jestem, to mógłbym zrobić coś takiego. Później sobie wezmę adwokata, on mnie wybroni, tu, to, tam. Ale ja nie chcę nic udowodnić w tym świecie. Nie chcijcie nic udowodnić tu, a nie mieć racji. Zapomnijcie o tym wszystkim. Nie chcemy mieć racji. Trzeba wiedzieć, we właściwym czasie, na właściwym miejscu, co załatwić dla dobra swojego i ogółu i płynąć dalej. Jesteśmy energią, która płynie. Inaczej się zaczopujemy gdzieś, ponieważ oni są od nas silniejsi. Nie duchowo, nie psychicznie, nie intelektualnie, nie myślowo. Brutalnie. Siła
Brutalna siła przeciw miłości. Bo ja kocham tych dwóch braci. Ja to muszę się zmusić do tego jednak jeszcze, ale powoli nie mamy innej możliwości, jak widzieć wszystkich. Jak są ludzie, mówią, Roman, to jest nieprawda, jest dużo ludzi, których ja nie lubię, to nie są moi bracia. Kogo to interesuje w kosmosie, kogo my lubimy, a kogo nie? W kosmosie jest jedna rzecz, bądź mądry, bądź nawet w każdej sytuacji, jeżeli ja jestem na wzór i podobieństwo Boga, posłuchajcie, to jest bardzo istotne, dla mnie przynajmniej. Ja jestem stworzony, wy jesteście stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, czyli jesteśmy wszechwiedzący. Wszechwiedzący, wszechwiedza nie polega na tym, że ja widzę, na przykład idą tu dwie mrówki, ja się zastanawiam, czy która jest męska, żeńska, czy one już się przeleciały z rana, czy dopiero idą pod drzewem tam. Ja nie chcę wiedzieć takich rzeczy. Ja chcę wiedzieć, że w tej chwili ja pokażę dowód osobisty, w tej nie. Ja wchodzę do Biedronki i idzie starsza pani, pan zapomniał wtedy. O, bardzo pani dziękuję. No przecież ja nie wejdę w rozmowy, jakieś tłumaczenia, bo to za późno, ona się boi, ta dusza. Niech sobie żyje na razie swoim życiem. Słyszeliście, pozwólcie im się inkarnować jeszcze raz. My nie mamy nikogo zbawić tu. Oprócz własnych tyłków. I to też tylko na kilka lat jeszcze, bo później to jest będzie potrzebne. No, przecież nie będziemy wiecznie. Zauważcie, że jak stąd zabierają istoty, nigdy nie chcą zabrać człowieka, tylko właściciela ciała. W tej chwili pod płaszczykiem tej pandemii nikt nie mówi, ale to nie jest tak jak w dawnych czasach, że była epidemia i ludzie przewracali się na ulicach i tysiące trupów, prawda, i tam się bakterie Widzieliście gdzieś kiedyś taki obraz w jakimś polskim mieście, gdzie przewracają się ludzie, trupy się walają po ulicach, psy ciągną trupy. Nic takiego nie ma, bo ten wirus skłócania ludzi jest w głowie. Wysublimowano wirus ogłupienia w Stanach Zjednoczonych i później zatuszowano tą sprawę. Gdziekolwiek ja przyjeżdżam teraz do pacjentów, rodziny są skłócone, babcia, dziadek, dzieci, wnuki, wszyscy się kłócą, szczypać się czy nie, nosić maseczki czy nie, jeden drugiego chce zbawić i zmuszać go, bo rząd powiedział, a ci, że nie chcą, to są nieodpowiedzialni. Ja jestem nieodpowiedzialny, ale za to jestem zdrowy. Nauczcie się robić dobre interesy. Coś za coś w tym świecie jest, więc ja będę nieposłuszny. Dlaczego? Bo zgodnie z konstytucją mam prawo chronić swojego zdrowia. Nie tylko polska konstytucja, wszystkie konstytucje mówią, że każdy ma prawo chronić zdrowia. Ale nie ma takiego prawa, które mówi, nie masz prawa chronić swojego zdrowia. A jak będzie, to ja go nie uznam. Czemu? Bo jestem dzieckiem Boga i mam prawo uznawać, co mi się podoba. I tylko w ten sposób można przeprogramować ten matryks, inaczej się nie da. To oni nas wszystkich pozabijają. W porządku, my mamy już adres, gdzie wrócić. A teraz jest lepiej? Idziemy na rybkę. Prawda? Jedziemy, płacimy parę tysięcy dolarów, żeby przylecieć na Florydę, do Tel Awiwu, gdzieś nad morze, do Grecji. W Grecji przedwczoraj już właśnie zrobiono przymusowe szczypanie się. Więc jedziemy tam. Jest słońce, palmy, idziemy zjeść rybę z grilla, która jest pełna trucizn i rtęci. No przecież odzwyczają nas od jedzenia ryb, no. Tak, to jeszcze można kury jeść. No są różne kury. Na przykład są dzieci, że on, chłopczyk czteroletni, rosną mu piersi, bo babcia mu daje ciągle kurki jeść. Ale to nie, no. Oni nas wypchają stąd. Więc dlaczego mamy siedzieć tu, gdzie nas nie chcą? Ale oni chcą. Słuchajcie, to nie jest tak, oni nas wszystkich pozabijają. Oni nie pozabijają nas wszystkich, bo oni nas potrzebują jako gospodarzy. To są pasożyty. Kto to są oni? Ci, że wymuszają na rządach
żeby rządy wymuszały coś na nas. Ja miałem mówić o człowieku we wszechświecie. Chcecie być człowiekami we wszechświecie, czy chcecie być sobą we wszechświecie? O to chodzi. Nie ma już innego wyjścia i tak nam dopomóż Bóg, bo już nikt inny nam nie może pomóc w tej sytuacji. Podnieciłem się. Ale taka jest prawda. My jesteśmy w tej chwili jako ludzkość i jako Polacy, jako Europejczycy, jako Żydzi, nie Żydzi, Eskimosi, whatever. Wszyscy jesteśmy skazani teraz na jedno. Albo będziemy słuchać wewnętrznego głosu, albo jakiegoś głosu z zewnątrz i potakiwać. Można nawet robić karierę. Lepiej zarabiać od innych. Wbijać zaszczyki niemowlakom, dzieciom. Na wszystkim można zarobić w tym świecie. Ale możemy też wybrać inne życie. Nie chcemy dręczyć niemowlaków i dzieci i tak dalej, prawda? To jest wybór, wolny wybór. Kosmiczne prawo wolnego wyboru. Czy pan papież z panią Rockefeller czy Rothschild mają inne zdanie czy nie, to nas nie interesuje, bo nas nie zaproszono nawet na te rozmowy. Zauważcie, że nas nie zaproszono na rozmowy. Jacyś ludzie, para ludzi, jakaś kobieta, jakiś mężczyzna. To ma taką wartość, jak Andrzej powiedział, jego ekscelencja czy eminencja czy whatever. To nie ma żadnych wartości, te ekscelencje, eminencje. To jest wszystko jak ten wirus w ludzkich głowach. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem w Katowicach, jak szła zakonnica, ludzie klękali, faceci ściągali kaszkiety z głowy i klękali, bo idzie zakonnica. Nie myślcie, że w Izraelu było lepiej. Ja widziałem, jak całują kobiety rabina w rękę. On się wyciera, one tak jak do Rydzyka, łapią go z powrotem. To jest to samo. Nie ma nigdzie nic innego. Kapłan to jest zawsze oszust. Taki kapłan właśnie oszukał moją matkę. Zobaczył, że ojciec zmarł, szybko okradł wdową. Co mówił Jezus zawsze? Że okradają wdowy. Tylko, że ja wtedy niestety już się zacząłem rozbudzać i nic mu złego nie zrobiłem. Troszkę żałuję. Nie, to trzeba zostawić za sobą takie coś. Bo to jest, to życie tu na ziemi jest tylko na chwilę. My możemy widzieć tu w tej ziemi padł łez, możemy widzieć tutaj więzienie kosmiczne, bo faktycznie jeszcze do 2000 lat temu to było więzienie dla recydywy tej galaktyki. I ta recydywa nadal jeszcze siedzi na stołkach i rządzi tu. To są te loże różne, łącznie z lożą ONZ. Ale możemy na przykład zrezygnować z tego towarzystwa świadomie i przygotować się, że kiedyś jak wyjdziemy z ciała, wyjdziemy stąd świadomie, bez strachu, bez obaw, zadowoleni, że wyszliśmy do następnej klasy, że zdaliśmy maturę, bo tu jest wyższa szkoła, to jest liceum. To nie jest jeszcze koniec, że tak duszyczka leci do nieba, już nic nie będziemy robić. Jeszcze mamy dużo do roboty, bo my musimy podnieść całą materię z powrotem, tak jak to było na początku, przed premierem Netanyahu. Przecież to są demoniczne istoty w ludzkich ciałach. Widać po owocach, poznacie ich, mówił Chrystus. Kiedyś byłem na wyborach, tylko jeden raz w życiu. Wybrałem świadomość Chrystusa i dobrze mi się powodzi do dziś. Tu nie ma kogo wybierać w żadnym kraju już. Ludzie jadą do Niemiec. Kogo chcesz wybierać? Panią Merkel? Nawet nie wiem, czy panią, bo to jest jakaś istota. Bóg wie, co to jest. Ja nie wyobrażam sobie, gdybym ja był z Merkel na wyspie bezludnej, na przykład gdzieś... Czy wy myślicie, że pani Merkel by zaszła w ciążę? Może palma tam obok.
My się śmiejemy i to jest zdrowe. Ale pamiętajcie jedną rzecz, że tylko dlatego my się możemy śmiać, bo jesteśmy już ponad tym obłędem tego świata. Reszta ludzi nadal... Myśmy wracali z Portugalii samolotem. Tu siedzi świadek Jehowy, był ze mną. Słuchajcie, leci samolot z Portugalii do Polski. Ludzie po słońcu, po upałach zasnęli. Ja się tak patrzę do tyłu. Ludzie śpią z maseczkami na twarzach. Teraz już nie wiadomo, czy to jest śmieszne, czy co. Nasza znajoma leciała samolotem. Jakiś pan zawołał stewardesę, a ta pani siedzi tu bez maseczki. To stewardesa podeszła, mówi, niech pani założy. No mówi, ja nie chcę. No ale ten pan się na panią poskarżył, to ja tu pracuję, ja muszę pani zwrócić uwagę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Chcecie jeszcze tu zostać długo? Żyjmy naszym życiem. To jest ważne, żyć swoim życiem. Jak ja chcę jeść teraz sardelki i pić do tego zimne piwo, to robię to. Jak ja chcę jeść w tej chwili ślimaki, będę jadł to. Jak ja w ogóle nie chcę jeść niczego, nie będę jadł, ale przynajmniej żyję swoim życiem, bo ja biorę odpowiedzialność za moje życie. To jest człowiek we wszechświecie. Według mojej świadomości. Ja dlatego żartuję, bo inaczej życie może być naprawdę śmiertelnie poważne. Jeżeli ludzie lecą samolotem 3 godziny z maseczkami na twarzy, to jest jakieś zbiorowe samobójstwo. Boją się skarży. Właśnie, boją się. Władza, nie, żadna władza się nie utrzyma tam, gdzie nie ma strachu. Władza bazuje na strachu. Po prostu, ja wam powiem na przykład, nikt nie wyjdzie teraz stąd, jeżeli... I zaczynacie myśleć teraz, co on powie. Widzicie, to jest właśnie to. Bo my się boimy. Bójcie się dalej, ale zapłacić trzeba. Co płacimy za pobyt na planecie? Podatki. Bo niby dlaczego mamy płacić? No bo takie jest prawo. To nie zgadzamy się, to przyjdziemy i wam zabierzemy na siłę. To się nazywa egzekwowanie prawa. Gdzieś przeczytałem w jakiejś gazecie, że ktoś zostawił koło mnie w pociągu. Jakaś staruszka bezdomna, czy bezrobotna, czy bezdzietna, czy bez majtek weszła, bo nie wiadomo, może prawo nakazuje staruszkom nosić. Weszła do jakiegoś supermarketu i nie pozwolono jej wejść, bo nie miała maseczki, więc ona poszła z drugiej strony, wdrapała się tam do śmietnika i szukała jedzenia. Jak zaczęła coś znaleźć i jeść, złapali ją ochraniarze, zawołano policję i została zaresztowana, bo to śmieci należą do supermarketu. Ona zabrała nie swoje. W tym kraju, w Europie, w Unii Europejskiej. Teraz już nie śmiejecie się? Ja się śmieję. Z głupoty pana Ziobro, teraz już z palcem, co nieładnie uczono, Roman nigdy nie pokazał palcem na ludzi, tak mnie mama uczyła. Ziobro, jestem winien, że takie coś się dzieje w tym kraju. Ale w innym kraju też. Moja córka mi opowiada, że nie wolno w Chicago wyjść z supermarketu, tam stoją bezrobotni. Nie wolno im przydawać kanapek i jeść, bo oni wyrzucą papier na podłogę i zaśmiecą. Nie wolno karmić bezrobotnych. Jak chce, niech se znajdzie pracę. No właśnie nie znalazł. To miał pecha. Ale nie wolno ich karmić. No ale jesteśmy chrześcijanami w Ameryce, albo protestanci, albo Świadkowie Jehowy, albo mormoni, albo katolicy. Jeszcze inne są możliwości bycia chrześcijaninem. Co to ma wspólnego z Chrystusem, ja nie wiem. Nie wolno nakarmić bliźniego swego. Prawnie. To nie jest tylko w Polsce takie coś, to się dzieje na całym świecie już. Tak jak mówiłem przedtem, w Grecji będą zmuszać teraz i we Francji będą zmuszać. Możemy być pewni, że polski rząd powie, no jak na Zachodzie, to my też. I co wtedy zrobimy? Siusiu, maksimum. Na razie wolno.
nie boimy się nikogo ani niczego, bo jak mawiał Chrystus, każdy włos na waszej głowie jest policzony, nie bójcie się niczego. Zechcemy, to damy, nie, to nie, no. Ja nie namawiam do nieposłuszeństwa. My damy przykład tym, którzy się boją. Dajemy żywy przykład, nie bać się. Będą konsekwencje. Bierzemy to na siebie. Chrystus też niósł krzyż w taki upał jak dzisiaj, nawet gorzej było chyba. I niósł. Nie bronił się, nie szarpał się, nie wyrywał się. Podnieśli go z tym krzyżem, ja to jeszcze wrócę. Tak nie było. Ale na przykład wielki mistrz zakonu templariuszy w piątek 13 przybito go do krzyża, przeklinał wszystkich, którzy mu to zrobili i miał takie przeklęcia, że to później działało. Faktycznie ludzie umierali. Ale my nie wejdziemy nigdy w taki stan świadomości. My nadal będziemy błogosławić każdą formę życia. Bo my jesteśmy tym życiem, w każdym jednym. My jesteśmy wszechobecni. To nie jest tak, że tu między nami jest w tej chwili coś, co się nazywa przestrzenią, prawda? Można wziąć metr i wymierzymy ode mnie, od mojego buta do tamtego buta, ile to jest, 3 metry, 27 centymetrów, ile milimetrów. To wszystko są złudzenia. Ta przestrzeń nas łączy, ona nas nie dzieli wcale. A w duchu jesteśmy wszyscy cząsteczkami tego samego źródła światła, serca kosmosu, pracentralnego Słońca. I to jest prawda. To my nie wierzymy, albo będziecie robić, co my wam każemy, albo to, to, tamto i owo. Rób ta, co chce ta, no. Ale jedno prawo dla wszystkich. My też robimy, co chcemy. Nie ma innego wyjścia, dlatego powiedziałem. I Bóg jest, to nie jest Gott mit uns, że mieli tutaj na paskach SS-mani. To był ich Bóg. My mamy całkiem innego Boga. My mamy Boga w sobie i żyjemy. Jeżeli żyjemy, nikt nie może nas zabić. Oni sięgają tylko do materii. Ważne jest teraz, w jakim stanie świadomości będziemy wychodzić z ciała. W jakiej sytuacji. Ale my możemy w każdej sytuacji wyjść w takim stanie świadomości, jaki sobie wybierzemy. Ja to teraz sparodiuję na przykład w ten sposób. Jacyś ludzie przychodzą, dzwonią mi do drzwi. Ja otwieram albo nie, bo jak nie otworzę, to i tak wejdą. Więc otwieram, prawda? No bo na tym to polega ta zabawa. Ludzie, że do mnie przyjdą, wierzą, że dobrze robią, bo oni mają rodziny i zarabiają w ten sposób na życie, że łapią nieodpowiedzialnych społecznie ludzi takich jak ja, przychodzą i zechcą coś wykonać, swoją pracę, pewne funkcje, bo oni są zrobotyzowani, dlatego to się nazywa funkcjonariusze, bo oni funkcje wykonują, nie z serca dzieło. I oni powiedzą, czy pan to Roman Nachtego, przyszliśmy pana zaszczypać. No, za moich czasów to się szczypało pokojówki w hotelach, ale powiedzmy, że tak. Ja, chłopcy, nie róbcie tego, bo się obciążacie jako dusze. Reakcja będzie prosta. O. No ja znam takich ludzi, bo siedziałem kiedyś 2 lata w NRD z takimi. Tam nie ma już komunikacji żadnej. Wybaczam im, bo nie wiedzą, co czynią sami sobie. Więc dobrowolnie zrobić, czy mamy ci pomóc? Im bardziej będziecie mi pomagać, tym bardziej się obciążacie. Tak? Jak to zrobią? Patrzcie, co się dzieje teraz. Ja mogę w spokoju wyjść z tego. Ja mogę błogosławić tych ludzi, bo w nich jest ten sam Bóg, który jest we mnie. Ja podnoszę moją wibrację, w tej substancji, którą mi wszczyknął, jest coś, co może mi zaszkodzić, ale ja mogę to zlikwidować moim promieniowaniem. A co będzie, jak mi się nie uda? No tak czy inaczej mi się nie udaje, ja już minąłem 70.
No co ja wypiję jeszcze 2-3 piwa w tym życiu? To oznacza, że jeszcze 2-3 razy pobiegnę do toalety się wysikać. Bo wszystko ma swoje konsekwencje. Czego ja się tak bronię strasznie? Ale później taki typ pójdzie do domu, prawda? I wchodząc do łóżka do swojej żony powie, wiesz co, dzisiaj takiego widziałem cudaka, nie wyobrażasz sobie. I on jej to opowie. I to poszło w świat. Teraz on musi kiedyś powiedzieć swoim dzieciom też, jak on zarabiał na życie. To nic nie szkodzi. Dzisiaj są ludzie, że byli w SS, w Gestapo, dostają po 20 tysięcy euro miesięcznie emerytury, żyją sobie dobrze, ludzie z UB, z SB żyją dobrze. Ale ja nie chcę razem z nimi żyć, to jest to. Ja mam rozpoznanie i mam prawo wybrać sobie, w jakim towarzystwie ja chcę żyć. Dlaczego myśmy się tu wszyscy spotkali dzisiaj? Żeby się spotkać z normalnymi ludźmi troszkę, na chwilę przynajmniej. Po to się robi właśnie takie festiwale ludzi, którzy jeszcze nie zwariowali i nie śpią po parę godzin ze szmatami na twarzy. Jakby ktoś komuś to robił, to tamten by się wyrywał. A jak im się mówi, żeby to zrobili dobrowolnie, to oni to robią. To jest odpowiedź na pytanie, które często mi ludzie zadają. Panie Romanie, co to jest hipnoza? No właśnie to jest ta hipnoza. Czyli jak ja będę zmuszał kogoś, że ja mu będę zatykał nos i usta, to on będzie się dusił, będzie się wyrywał. A jak ja mówię, musisz to nosić, czemu? Bo ktoś tam rozkazał, to on to zrobi. Słuchajcie, to są ważne rzeczy, bo my inaczej nie opanujemy tego matriksa od wewnątrz. Jeżeli nam się to uda, to będziemy mogli sobie odchodzić z tego świata w naturalny sposób, we właściwym czasie, na właściwym miejscu, jak ja to zawsze mówię, nawet tanecznym krokiem z uśmiechem. Byłem tu z wami, uczyłem się z wami, przekazałem innym, którzy chcieli posłuchać i teraz dziękuję wam za towarzystwo, wracam do domu. Spokój, cisza i miłość, to co mnie interesuje. Oprócz tych trzech nic więcej. Bo jeżeli ja wyjdę w innym stanie świadomości, ja nie wrócę tam, dokąd ja mam wrócić i nie usiądę na moim miejscu, które mi się należy, a które zostawiłem kiedyś, może nawet pochopnie, bo ja tam pójdę na ziemię, ja sobie radę dam. Teraz widzę, że nie najlepiej, ale bardzo dużo z nas pochopnie zeszło na ziemię i nie bardzo sobie to udaje czasem, bo myśmy zeszli zajrzeć do piekła. A ciekawość to jest właśnie pierwszy stopień do piekła. Przyjrzymy zajrzeć, teraz widzimy, co się przykleiło, nie można tak wyjść łatwo stąd. Ale przynajmniej uczmy się czegoś, na czym to polega, jak to działa. Zejdą teraz takie dusze, o których tu mówiono, kryształowe dusze, znaczy my nadajemy im takie nazwy. Dzieci indygo, dzieci kryształowe, dzieci tęczowe, to wszystko jest jedno i to samo. To są kamikadze, którzy schodzą z nieba, wiedząc, że nie będzie łatwo, a schodzą. Ale im będzie łatwiej niż nam, bo my nawet przeszliśmy, niektórzy z was jeszcze pamiętają komuny na pewno. Myśmy przeszli już przez pewien obłęd, gdzie było wolno i niewolno. Przecież były czasy, że człowiek za dowcip na temat Stalina czy Bieruta mógł dostać 10 lat więzienia. A teraz wolno opowiadać dowcipy i nic nie pomaga. Na tym polega demokracja. Że ja mogę się śmiać z tego, ale to nie pomaga. Na razie wolno się napić wody. Czy są jakieś pytania? Jak nie ma pytań, to niedobrze. Pytajcie się mnie coś. Ja mam takie pytanie. Bo zawsze się nad tym zastanawiam. Po co tym duszom, które są tam gdzieś, jest im fajnie, wiedzieć to, no
Jakie tu doświadczenia chcą zdobyć? Czego im brakuje? Kochana siostro, czy ty pamiętasz czemu, co ty chciałaś doznać, zanim przyszłaś tu? Po co my tu jesteśmy? Gdyby się pamiętało, co myśmy tu nabroili, co tu mamy naprawić, to co innego, ale my... Może przyszliśmy tylko pomóc tym, którzy zechcą naszej pomocy, którzy pozwolą nam pomóc sobie. Ja nie widzę w tym żadnej logiki, bo... Nie, życie nie jest logiczne. Nie był dowcip, to jest prawda. Życie jest. Życie nie jest logiczne i my nie możemy zczłowieczać Stwórcy. Życie, nie wiem, czy pani jeździła kiedyś samochodem. My siadamy i tu jest skrzynia biegów. I jest ten punkt zerowy, prawda? Ja mogę dać pierwszy bieg, drugi, trzeci, czwarty, nawet mogę dać do tyłu, wsteczny. Ale to ja wybieram, jak jechać przez życie. I teraz może być, że ja przyszedłem tutaj poznać coś, może być, że ja przyszedłem tutaj tylko dla tych. Ostatnio ja dostaję taki feedback, takie maile, takie telefony, że ja widzę, że to, co ja robię tu, to ma sens. Te dobre wieści na przykład. Albo ja służę... Działa. O. Ten działa? Ten działa. Ten? Też działa. Po prostu musieliśmy stanąć oboje. Więc jednak cuda istnieją. Cuda to jest zawsze to, że my nie rozumiemy, jakie prawo zadziałało. To wtedy nazywamy to cudem. Ale każde zdarzenie, jakie się dzieje we wszechświecie, musi na podstawie jakiegoś prawa zadziałać. Więc jeżeli my tu schodzimy na ziemię, to ważne są nasze motywy. Czy przychodzimy pomóc, możemy przyjść zaszkodzić też. Na przykład tak zwany Goebbels, minister propagandy Hitlera, oficjalnie mówił, ja zeszłem na świat po to, żeby świat okłamać, bo kłamstwo, które się wciąż powtarza, staje się prawdą dla tych ludzi. Nie dla mnie, dla tych ludzi. On kulał, był kulawy, Goebbels. Czyli on kulał też duchowo. Mimo to kobiety za nim szalały. Za Adolfem, śmieszną karykaturą, kobiety były takie, że szalały. Życie nie jest logiczne. W życie ma swój plan i wszystko, co się dzieje w życiu, jest częścią tego planu. Kiedyś pewien schizofrenik, którego ja wiozłem do psychiatry, powiedział mi w samochodzie, Bóg jest sadystą. Ja mówię, dlaczego? Bo co ja pomyślę, to on już pomyślał wcześniej. Ja nie mogę nic wymyśleć. Ja mówię, Avi, nie masz schizofrenii, ty dojrzewasz. To powiem wam jeszcze dalej, co się stało. Myśmy dojechali do Jerozolimy, wjechaliśmy na któreś tam piętro do psychiatry, który był jego psychiatrą prowadzącym, nadwornym. I raz na jakiś czas on musiał się tam zameldować, on mu wypisywał nowe recepty. Znaczy to samo jeszcze raz albo podwójne dawki. My tam wchodzimy, a schizofrenik mówi do mnie, widzisz tego palanta? On myśli, że on mi może pomóc. Może być lepiej? Tak życie uczy. Życie jest nielogiczne. My chcemy logicznie rozumieć, my wierzymy w jedno prawo tylko, które działa na materii, prawo przyczynowości. Przyczyna, skutek. I każdy skutek jest przyczyną i następny, cały czas to się nie kończy. I to jest ten symbol tej położonej ósemki.
Ale to nie jest nieskończoność, to jest reinkarnacja. Ciągle wracam, wracam, wracam. Ja kiedyś szedłem na ulicy w Tel Awiwie, bo miałem włożyć tam czeki do banku pewnego, bo syn pojechał już do pracy i mówi, tata, jak będziesz jechał nad morze, weź włóż mi tam. I ja poszedłem. To był nowy bank, który połyka inne mniejsze banki. Nazywa się Bank Twachot. Jak się wchodzi, jest duża taka tablica i na dole jest właśnie leżąca ta ósemka. To jest pętla Möbiusa, to się nazywa, bo był profesor Möbius, prawda? Tam jak wychodzimy z tego na górę, myślimy, o, pniemy się do góry, pniemy, o, tu teraz idziemy troszkę na dół, nagle jesteśmy znowu wewnątrz. To znowu trzeba wyjść do góry i znowu i tak nigdy nie wyjdziemy z tej reinkarnacji. Bo czymś innym jest wcielenie się i koniec, a czymś innym jest reinkarnacja, 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 a im więcej inkarnacji, tym bardziej głupiejemy. Chyba, że wcielamy się świadomie, żeby pomóc. To jest coś całkiem innego. Prawda? Budda przyszedł i koniec, Chrystus przyszedł i koniec. To nie są duszy, się ciągle wcielają od nowa i za każdym razem jest katolikiem albo religijnym Żydem. Absolutnie nie. Zresztą Budda nie mógł być, bo nie miał jak sobie pejsu zrobić. Więc łysy tak poważnie. Więc jedno jest pewne, że my patrzymy się na nasze wnioski zgodnie z tym, jak nas zaprogramowano. Natomiast rzeczy dzieją się nie tylko z przyczyny, lecz kompatybilnie. To nie jest tak, że dlatego, że słońce świeci, dlatego ja się teraz pocę. Tak, poci się, bo jest ci gorąco. Ale są ludzie, się pocą ze strachu, a jest im zimno. Ja byłem w takim miejscu, gdzie widziałem ludzi, którzy jak usłyszeli Stasi i go brali na przesłuchanie, to była zima. Ten człowiek zaczął się pocić. A wcale mu nie, słońce nie świeciło. Czyli to nie jest tak. Ponieważ to, dlatego to. Tylko kompatybilnie. Słońce świeci lub nie, a on może się pocić, kiedy podświadomie właściwie się poci, bo on nawet nie wie, dlaczego się poci. Poci się, bo się boi. Słuchajcie, strach jest wielką blokadą w swobodnym przepływie uzdrawiającej nas energii. Ja się tym zajmuję na co dzień, to jest medycyna XXI wieku, to się nazywa holopatia, ja robię zabiegi i to, co tu słyszeliśmy godzinkę temu, o wampirach świadomych i nieświadomych. Przychodzą do mnie ludzie świadomie i nieświadomci. Świadomie czują, że nic z tego nie wyjdzie, to się zniechęcają. A ci nieświadomi chcą zostać. Ale ja mam komputer. Komputer wysyła falę Schumana, dzięki której wszystko rośnie na ziemi. Na tą falę Schumana on nakłada wzorce leków homeopatycznych, ziół, ekstraktów ziołowych, kolory, dźwięki, wszystko, co może leczyć pacjenta, wspomagać, wspierać, równoważyć. Ja to kładę, te aplikatory na pacjenta i pacjent, który przyszedł mnie wyssać, się teraz z komputera informacje i energię. To nie dlatego ja robię, żeby on mnie nie wysysał, tylko dlatego, że jak ja go doenergetyzuję, to w tym czasie ja mu mówię, pij wodę z własnego źródła. To powiedział mądry król Salomon. Chociaż on się nazywał inaczej. I to nieważne, te nazwy. Ważne jest, że pacjent musi wyjść ode mnie ze świadomością. Po co mam wysysać innych, jak ja mam wszystko w sobie? Jak mi się to uda, zarobiłem sobie uczciwie na życie. Jak nie, to przyjdzie drugi raz. Nie, żartuję. Nie przyjdzie, ale na razie do tej pory wszyscy moi pacjenci są moimi przyjaciółmi. To jest dla mnie znak, że to dobrze działa. Ale ja nie robię tego po to, żeby mieć dużo przyjaciół. Ja robię po to, żeby te dusze zdecydowały, wrócić tu jeszcze czy nie. A jeżeli tak, to jakie motywy? To nie jest logiczne wtedy.
To jest całkiem nielogiczne, że taki Chrystus przyszedł na ziemię. Co on tu szukał? Niczego nie mógł tu szukać, bo już wszystko w sobie miał i wszystko... Bezinteresowność, życzliwość, miłosierdzie, bezwarunkowa miłość, cierpliwość. Jak będziemy to mieli już opracowane, to nawet nie będziemy może myśleli o tym. Wtedy będzie całkiem coś innego, bo jak wyjdziemy stąd, to pewne cywilizacje, które chcą się też podnieść, będą nas zapraszać jako nauczycieli, bo my mamy coś, czego te cywilizacje nie mają, doświadczeń z ziemi, bo byliśmy w wyższej szkole życia. To są cywilizacje, które są bardzo wysoko rozwinięte, bo nie obsunęły się tak nisko jak tu na ziemi, ale to są cywilizacje, że jak my im opowiemy coś z naszego życia, teraz to nie będzie tak jak teraz, że ktoś stoi z mikrofonem i opowiada. To będzie telepatia duchowa. Telepatia to nie jest przekaz myśli, tylko uczuć. Wyobraźcie sobie, że jesteście na jakiejś planecie, na której gromadzą się istoty ochotników, które chcą się wcielić na Ziemię. Jeden raz, nie reinkarnować, wcielić. Jeszcze nigdy na Ziemi nie byli. I my mamy ich ostrzec, że na Ziemi może być coś takiego jak wojna. Co wy, jakie uczucia będziecie wysyłać? O, oni nie rozumieją wtedy, co to jest. To było dobre, dziękuję. Efekty uboczne. My możemy, jak my przekażemy kobiety, ja podziwiam, jak w ogóle te dusze, że wyście się nie bały ubrać na siebie żeńskie ciało, choć teraz gwałcą facetów też już. Jedno prawo dla wszystkich. Ale jak to powiedzieć istotom? Słuchajcie, jak wy zejdziecie tam na tą planetę i weźmiecie na siebie ciało żeńskie, żeńskiego osobnika, to może wam się wydarzyć coś takiego. Jakie uczucie, bo tam się nie mówi przez mikrofon. Jakie uczucie transmitujecie wtedy do tych dusz, żeby one nie zrozumiały, bo przecież nikt nie ma mózgu tam, żeby wyczuły, jakie doświadczenie ma ta dusza, która teraz nas przygotowuje do zejścia na plan materii. Ciebie nikt nie zgwałcił, to nie wiesz. Więc definitywnie nie może uczyć tego, ale może uczyć czegoś innego. Natomiast gwałty, wojny, no różne rzeczy, które tym duchom są obce. A obce są dlatego, bo one żyją w stanie świadomości. Wszechświat jest bezpieczny. A my urodziliśmy się po II wojnie światowej. Czyli niby to była druga. To nie była druga. To jest nieskończona ilość wojen składających się na jeden ciąg wojen religijnych o panowanie nad tą planetą, nad ludzkością. Książę Filip, który opuścił tą planetę niedawno, mąż królowej angielskiej, kilkakrotnie na uniwersytetach wypowiadał takie zdanie: mam nadzieję, że w następnej inkarnacji odrodzę się jako śmiertelny wirus i doprowadzę do tego, żeby miliardy ludzi zniknęły z mojego świata, z mojego. Słyszycie to? Jest przecież dusza, która coś takiego przez ciało transmituje i werbalnie, mentalnie transmituje to. Mam nadzieję, że będę... Już jest wirusem. Komu z was przyszło do głowy, że chce być wirusem? Ręka do góry. Słuchajcie, tu nie... To jest fakt, że jest... To niedawno odszedł człowiek z tego świata,
w podeszłym wieku, który kilkakrotnie na kilku uniwersytetach tego świata w obecności rektorów i innych doktorów, profesorów i studentów zdeklarował się, kim jest. Wszyscy wstali, bili brawo. I teraz wracamy z powrotem. Zaproszono nas na jakąś planetę. Czy chcesz szkolić, tutaj jest, są ochotnicy, że chcą zejść na Ziemię. I teraz trzeba im przekazać na przykład, że słyszeliśmy na tamtej planecie coś takiego. Jak to? Tam się nie mówi, tam się nie pisze. Ja muszę w sobie coś odczuć i to przekazać. Teraz ja nie mogę nienawidzieć tego wirusa, bo oni nie zrozumieją mnie. To są istoty, które nie znają nienawiści. Jak do nich? To jest tak, jak chcemy wytłumaczyć kierownikowi pociągu, że może zdjąć maseczkę. To samo tam nie zrozumieją, co my chcemy przekazać. No. I dlatego schodzą tu niektóre dusze na ziemię, biorą na siebie na przykład żeńskie ciało. Ona chce zobaczyć, jak to jest, jak ją będą podrywać, jak ktoś ją zapłodni, jak coś się w niej będzie ruszało, jak wyjdzie z niej mały człowieczek, jak będzie go karmić, bo tego, jak go dali w Katowicach, tego w domu nie było. No, a w Katowicach nie wszyscy byli. Więc teraz ta dusza po przeżyciu tego i w końcu ona jest matką i babcią i to wychodzi, wraca do domu, jeżeli pozytywnie przeżyła to wszystko, cieszy się, że ma to za sobą, czy ją wnuki, dzieci słuchały, czy nie, to już jej nie rusza. Ona zrobiła swoje, powiedziała swoje, dopłynęła z powrotem. No i mu teraz jaka cywilizacja mówi, chcesz jeszcze raz tam zejść i uczyć innych, czy chcesz nas może uczyć, bo my czegoś nie wiemy, co ty już wiesz, nie w co ty wierzysz. Dlatego mówiłem przedtem, że wiara to nie jest niewiedza. Ty już coś wiesz, możesz coś nam przekazać, ale tam się nie mówi, nie pisze, nie gada się tyle, co Roman Nacht. Jak im to przekazać teraz? Ja widziałem w moim życiu parę takich scen, że ja wam tego nie opowiem, bo ja tu jestem nie po to. Ja nie wiem, jak ja bym to mógł przekazać. Bo ja nie znam uczuć tych, którzy to robili, co robili. Są rzeczy, że nie będziemy mogli przekazać. Ale możemy to przetworzyć w pozytywną energię i wyjść wtedy znowu piętro wyżej i wspierać te duchy, które już nie chcą się inkarnować i one się obsunęły z miłosierdzia do cierpliwości i wracają z powrotem do domu. Te pierwsze cztery czakry to są czakry rozwojowe. Tu jest ogień, woda, ziemia, powietrze albo porządek, boska wola, boska mądrość, boska sprawiedliwość. A później są trzy następne. Cierpliwość, miłość i miłosierdzie. Jak przejdziemy tych siedem klas szkoły podstawowej, można wrócić do domu. Ale wracajmy z radością, bo inaczej nie wrócimy tam, gdzie jest radość. Radość nie będzie nas przyciągać do siebie, bo my nie przyciągamy do siebie radości. Teraz już trzeba ją przyciągać do siebie. Żyjcie radośnie, nieważne co nam wmawiają, co nam sugerują, jak nas hipnotyzują, czy nam dosypują do wody, czy do ryb, do kur. Zostawiamy wszystko za sobą. Nie jesteśmy fanatyczni w lewo ani w prawo, bo my już jesteśmy zbawieni w gruncie rzeczy. A jak jesteśmy zbawieni, to nie musimy czekać na Zbawiciela. Nie musimy niczego szukać, bo już znaleźliśmy w sobie. Ten, kto szuka, jeszcze nie znalazł. Ale ten, że znalazł, przestał szukać, bo co ma szukać, jak już znalazł?
to nie są takie jakieś, powiedzmy tam, mentalne skoki myślowe. Ja nie jestem kangurem. Ja po prostu mówię, jak jest. Tak naprawdę jest. Mi ludzie czasami wysyłają mi linki. Panie Romanie, to jest dobra nauczycielka, ona tam jakaś hinduska, ona powiedziała, że to, to, to. Ja raz otwieram drugi, ale ja to wiem już. Nie dlatego, że jestem taki mądry, dlatego, że ja zaakceptowałem kiedyś to w życiu, że tak jest. Dlatego nie szukam już. Ale to nie znaczy, że jestem bardzo mądry, to znaczy, że zaakceptowałem. To znaczy, że ja to realizuję na co dzień. To nie wystarczy chodzić na kursy, czytać książki i potakiwać. Ważne jest teraz, czy ja w życiu codziennym tak będę żył. Ja się nie szarpałem z policją w pociągu. Ja nie chcę wygrać, ja już jestem wygrany. On ma rację, ja mam spokój. W małżeństwie to też zdaję egzamin. Ja zawsze mówię, masz rację, ja mam spokój już. Nie ma innej drogi, bo my jesteśmy stworzeni w spokoju i do spokoju musimy wrócić, żeby spokojnie wrócić do domu, który właściwie nie jest gdzieś tam poza nami, tylko my w sobie już cząsteczkę domu mamy. Jeżeli będziemy cierpliwi, wymiary cierpliwości będą nas przyciągać. Jesteśmy życzliwi, te rodziny nas przyciągną z powrotem. Każdy z nas zostawił rodzinę. Tak jak mówiłem, każdy z nas zostawił jedno krzesło za sobą gdzieś. Puste krzesło na nas czeka. My należymy do pewnego kosmicznego parlamentu. I będą nas tam szanować za to, że odważyliśmy się zejść do takiego piekła. My nie potrzebujemy robić kariery na ziemi, w piekle. Idziemy na piwo teraz. Nie, słuchajcie, wszystko możemy zrobić. To nie jest nic złego ani dobrego. Jedni piją piwo, drudzy piją kwaśne mleko. Grunt, najważniejsze, żeby to robić świadomie. Teraz będę pił kefir, bo chcę mieć ten, powiedzmy, tą bakterię bulgaris w moich wnętrznościach. Teraz piję piwo, żeby sobie oczyścić nerki. Ale to nie jest, że ja piję 12 piw jedno za drugim, ani nie wypijam parę litrów kefiru. Świadomie trzeba żyć. Wszystko jest zdrowe, wszystko nam służy. Świadomie. Zauważcie, że to, co leczy wiele cywilizacji, wiele ludów na ziemi, ma pewne rośliny. Te rośliny, te ludy nazywają świętymi roślinami. To jest święta roślina. Dlaczego ona święta? Bo jak kogoś coś boli, jak był chory, mu dawano to w jakiejś formie. Do picia, albo do połknięcia, albo nacierano go tym, albo palili to. To była święta roślina. Zauważcie, że prawo zabrania zawsze używać świętych roślin. Jest takie coś jak marihuana. O, to narkotyki. To ja chcę być narkomanem, dajcie mi szansę raz. Ja po to się inkarnowałem, żeby raz przeżyć jedną inkarnację jako narkoman. Przecież to nie przeszkadza 8 miliardom ludzi, że jeden nacht się zaszczyka w toalecie. To się dzieje i tak na co dzień, beze mnie. Tu chodzi o coś innego. O substancje dozwolone i niedozwolone. Ale to jesteśmy w wyższej szkole życia, czy jesteśmy w przedszkolu, że pani przedszkolanka nam mówi, co wolno, a co nie. Jest coś takiego, co się nazywa kawa-kawa. To jest święta roślina, ona rośnie na jak się nazywa ta wyspa koło Australii, Nowa Zelandia. I ludzie, którzy siebie nazywają kiwi, bo tam kiwi rośnie, oni siebie nazywają kiwi jako owoce tego świata, z którego pochodzą. Jak oni się źle czują, biorą roślinę kawa-kawa, to się nazywa po polsku pieprz amestowy, coś takiego. Oni to ucierają i zażywają to. Okazało się, że to jest wspaniały antydepresant. Już są pewne prawa, że nie wolno tego używać, bo można się uzależnić. Dajcie mi się uzależnić na chwileczkę.
Nie, proszę kupować lekarstwa, które my wam sprzedajemy za taką i taką sumę. A jak ja się od tego uzależnię, to jest legalne. To ja w końcu umrę, ale umiera zgodnie z prawem w szpitalu, nie u jakichś szarlatanów jak Nacht. Nie dogadamy się z nimi i nie chcemy się z nikim dogadywać. Chcemy być wolnymi istotami. Wolni tu przyszliśmy, wolni odejdziemy stąd. Wystarczy. Drogi kochany Romanie, dziękując Ci za dobre wieści, wręczam Ci słowa miłością pisane, tą książkę, którą spowodowałem, tak, oraz impuls świadomej wolności w ciemnej szacie, żebyś wyprowadzał dalej ciemnogród w światło. Dziękuję.